Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry Warcraft 2 Tides of Darkness. No, słuchajcie, kolejna misja, tym razem misja, w której w ogóle zaczynamy bez miasta. Jak wiecie, już swego czasu taka misja się pojawiała, tylko właśnie w kampanii orków. O co zresztą kampania ludzi do kampanii orków jest bardzo podobna. No dobra, skupcie się na innych też. Dawaj, ty walcz z tym. Wy zajmijcie się tym, pięknie, jakoś powolutku, ale jednak to idzie. O, czekajcie, a tutaj będą katapulty do zdobycia, pamiętam to. Chłopów oczywiście stracić nie możemy, bo jakbyśmy ich stracili, to GG, porobione. A no tak, katapulty są, i to są w ogóle katapulty wroga, czyli katapulty można normalnie przerwać, bo to są orkowe katapulty, jak widzicie. Lub nie widzicie, nie wiem, ale nie no, chyba wszyscy widzą, że tak, to są orkowe. Dobra, mogę was tutaj przesłać. Reszta niech tutaj idzie, niech ci strzelcy też się przydają. Tylko ich to wiecie tak troszeczkę, no żeby jednak uważali. O. Dobra, wycofajcie się nieco. O kurde, tam jest wieżyczka. Dobrze. Dobra, załatwcie jego najpierw. Dobra, i wycofanie. Spróbujemy oczywiście zniszczyć wieżyczkę za pomocą katapult. No bo po co podchodzić do wroga, kiedy wiecie, to katapulty mogą się zbliżyć. Tu będzie coś znowu do zdobycia. O kurde, o nie, ej. O nie, załatw go. Masakra, chyba sobie z nim poradzisz. Dobra, poradziłeś sobie. A teraz reszta może już iść do przodu. Ruszajcie. Kolejna katapulta się przyda jak najbardziej. Wy również, proszę, przemieszczajcie się w tę stronę. Te katapulty w ogóle na czerwono chyba i tak się świecą. Dobra. Czekajcie, dobra, przejęte, świetnie. No dobra, no to ruszamy dalej. O tędy tak czy siak przejdziecie, więc mogę się gdzieś w tę stronę wybrać. Tam niech odblokowują mi przejście. Dobra, wy też wszyscy w tę stronę ruszajcie. Każda siła się tutaj dodatkowa troszkę przyda. I co, tu już koniec tych terenów? Są jakieś świniaki, ale z świniami walczyć nie chcę. Tu nie ma nic, nie ma nic. Tu chyba trzeba wybrać się tak, dobra. Kurczę, szkoda, że te statki wcześniej nie płynęły w tym kierunku. Też niech płyną. O nie, jeden łucznik został. Szybko. Muszę tutaj znaleźć nowy ląd, przez który oczywiście przemierzymy się, jakoś to może się uda. Zobaczymy. Na razie tak, katapulty niech tu wszystkie zmierzają. Świecą się na czerwono, ale nie, nie jest to wróg. Spokojnie. Dobra. Przede wszystkim na razie bym chciał wysłać żołnierzy. Niech tutaj każdy żołnierz, który może tylko wejść, niech wbija. Co, zapełniono oba? No nie, no jedno jest przecież puste. Które? Które jest puste? I czemu tu jeszcze nie wchodzą żołnierze? Szybciej. No dobra. I gdzie ich tu trzeba było przewieźć? Chyba tutaj, ale... Oj, nie wiem czy dobrze. A dobrze, dobrze ich wysłałem raczej, dobra. Wracajcie po resztę. Od razu niech ten jeden dodatkowy wraca, bo chyba wszyscy się niestety nie pomieszczą. Otóż szóstka maksymalnie, a tu jeszcze jeden łucznik został. No to wchodzisz. Dobra, no i płyniecie znowu tutaj, proszę bardzo. Wy też, świetnie. To teraz już takie same siły ofensywne niech zmierzają gdzieś w tamtym kierunku. No tylko bez chłopów, tak trzeba tutaj wiecie powybierać. Żeby akurat chłopi nie przemieszczali się, przynajmniej nie na razie. No zobaczymy, czy dobrze ich wysadziłem. Może tutaj nic nie będzie, może się pomyliłem. Zobaczymy. O, już widzę. To chyba jest dobrze. Czy wywalczcie z nimi? O kurde! O nie, wycofajcie się! To był błąd! O kurde, to był spory błąd! Dobra, reszta jednostek szybko. O nie! Ej, nie mówcie mi, że aż tak straszny błąd popełniłem. No zmierzajcie i niszczcie ich! O kurde, na nich się skupcie najpierw, na nich. Nie mogę też podchodzić tak blisko. Dobra, leżą. Ale błąd z mojej strony niesamowity, serio. Były w stanie mnie dorwać, tu chyba jeszcze ten jeden, tak, on żyje. Załatwcie go szybko. O kurde, strasznie zawaliłem, powiem wam. No nie najlepiej to wygląda, nie tak to miało w ogóle wyglądać, więc zrobię sobie dodatkowy zapis. Kto wie, czy nie będę musiał jeszcze raz przechodzić tej misji. Aj, tu są błędy. Tak ta moja brawura zadziałała, że wszystko bym sobie zepsuł. No niestety, fatalnie przeprowadzone. Powinienem tutaj wyprowadzić wroga w moim kierunku. Natomiast tego widzicie, jak to wszystko przebiegało. Dobra, jest jeszcze jedna wieżyczka. Niszczcie ją czym prędzej, ale to już będzie ciężkie do przejścia. Zobaczymy. Dobra.
kolejny raz można zapisać, ale no nie przebiega to najlepiej. Nie będę was okłamywać. Wciąż nie mam kopalni, czyli wciąż jestem nie w tych terenach, co powinienem. Dobra, zabij tego gościa. Pięknie, dobra, on rozwalony. Tu jest już gdzieś baza wroga, więc... O kurde, proszę, kolejny. On nie jest w stanie do nas teraz strzelać, ale lepiej go wyeliminować wcześniej. Dobra, jeszcze jeden. No, podchodźcie bliżej, naprawdę. To jest mi potrzebne, żebyście się tutaj znaleźli. Na takiej linii strzału. Ale że straciłem wszystkich rycerzy w taki głupi sposób, to było naprawdę idiotyczne. No, nie wiadomo, jak to wszystko będzie teraz przebiegać. O, 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 o! Tam nie podchodzimy. Ej, dobra, słuchajcie, trzeba zrobić tak. O, no nie, nie podchodźcie tam, idioci! No nie, no i straciłem, nie, wiecie co, to trzeba wczytać, no. Co wy wyprawiacie w ogóle? Wy się nie ruszajcie. Jejku, tłumacz takim, to nie posłuchają cię tak czy siak. Dobra, załatwicie tego gościa. Tutaj załatwić już tych chłopów, może jeszcze jakoś z tego wybrniemy. O, dobra, niech stracą chłopów. Pięknie. Teraz się skupmy na tym gościu. Dobra, jakiś tam plus jest. Ich katapulta będzie w stanie mnie też uderzać, więc... Też trochę niebezpiecznie. Dobra, zapisuję za każdym razem, bo łatwo popełnić błąd. Dobra, no skupcie się na nim. Dobra, jest ok, bo niszczę im dość sprawnie to. A teraz oczywiście one też będą w stanie mnie atakować, ale ok, dałem radę wyeliminować pierwszym. Więc jakoś to przebiega. Rozwalcie te mury, proszę, tak żebym mógł sprawnie tędy przejść. Częste zapisy, ale wolę naprawdę. Jak coś zawalę, to jeszcze raz. Niech szybko to rozwalą. Przede wszystkim jednak wolałbym sprawdzić, czy nie ma tutaj jeszcze jakichś żołnierzy. No masakrujcie ten barak. Tu gdzieś kopalnia jakaś musi być. Dobra, panowie, panowie, zaraz tutaj będzie ciężka robota. Coś czuję, że idziecie do ciężkiej pracy. Zaraz będziecie wydobywać może złoto i tym podobne rzeczy. No szybciej, szybciej niszczycie to. Ładnie. Mamy tu coś więcej. Czy mamy tu wroga? To jest najważniejsze dla mnie. Na razie wroga nie widzę. Żadnego. Nawet kopalni nie widzę, co też nie jest zbyt dobre dla mnie. Tutaj też nic nie ma. Żartujecie. Dobra, katapulty niech się przemieszczą. Będą niszczyć, o kurde, zwiadowcy. Się boję, że tutaj jeszcze jacyś przeciwnicy będą. Jest kopalnia, dobra, nie ma przeciwników. Dobrze. To wyniszczcie to. Już w sumie zanim to, ja bym, co oni tutaj budują? A, nic tu nie budują, dobra, przemieśćcie to czym prędzej. Tym się zajmiemy całą resztą później. Na razie to jednak trzeba zabić tych chłopów, trzeba zniszczyć im ratusz. Jak to zrobimy, to wtedy możemy się tutaj rozbudować na tym miejscu. 28 tysięcy hajsu, no nie pozwólcie im kraść tego złota. No, teraz masakrujcie to. Chyba, że w jakimś lepszym miejscu, chociaż to jest dobre miejsce na postawienie tego. Więc im szybciej to zniszczymy, tym lepiej. Dość wszystkich rzeczy mam, żeby tutaj... Serio, jeszcze jeden mi kradnie, no nie. Nie pozwólcie w pierwszej kolejności oddać mu tej kasy. Znaczy tak czy siak to on już ją zabrał, więc no szkoda. Ale szybko, im szybciej to zniszczycie, tym lepiej dla mnie. Trzeba tu będzie wszystko zaraz unicestwić. No ale no średnio to przeprowadziłem całą tę akcję, więc no, no szkoda. Serio? Utłucz go. Ten zaczął rąbać drewno. Why not? No szybciej, 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 panowie. Tutaj jeden już przygotowuje się do tworzenia. No, szybko. Już prawie. A ty nawet nie jesteś w stanie przejść tu. Przesuń się kawałek. No, no, no. Przez kogo jesteśmy atakowani? Gdzie niby under attack? No i znowu jakiś kurczę frajer wszedł tutaj. Dobra, wy się skupcie jednak na niszczeniu innych rzeczy. Tylko najpierw jego, dobra. Teraz niszczymy wszystkie inne budynki, bo nie możemy im pozwolić, żeby one tutaj sobie stały. Ogólnie mało widzę, że mam drewna. Więc najpierw się na tym skupimy. Chociaż pewnie, no nawet farmy nie buduję na chwilę obecną, więc rąbcie, rąbcie ile się da. Wyniszczcie to, tamten to buduje, tu statki mam, chociaż widzę, że nigdzie indziej ich nie przetransportuję, bo na nic więcej mi nie będą potrzebne. No jakoś się udało, jakoś to rozpoczęliśmy, chociaż mówię i tak średnio. Wróg pewnie może stamtąd przybyć, więc trzeba będzie na to strasznie uważać. Może jedna katapulta niech się już skupi na niszczeniu tego. Ogólnie każdy niech coś niszczy, niech wróg nie ma tutaj po prostu podglądu na to, co ja robię. Drewna trochę mamy, raczej go nie zabraknie, raczej się o to martwić nie muszę. Kurczę, ci jak obrywają, dobra. Poczekajcie, już zaraz będzie. Trochę drewna przyjdzie mi na szczęście.
No, wybuduj to w końcu. Ratusz, szybciej. No, o, proszę bardzo, najlepiej. Mogę? Nie mam farm, no ale na szczęście drewna już mam wystarczająco dużo, więc w tym momencie własną farmę mogę sobie walnąć. Może gdzieś tutaj oddalona niech będzie. Nie chcę sytuacji, w której wróg by przypłynął statkiem i mi coś tutaj zniszczył. Nie wiadomo, czy oni tu mogą przypływać statkami, czy nie. Lepiej się ubezpieczyć na taki wszelki wypadek. Wy się oddalcie, nie wiem, raczej w siebie jakby walnąć nie możecie, no na pewności. Tu jest farma, zaraz to wszystko poniszczymy. Na razie niech się ta jedna farma stworzyła. Widzę, że hajsu nie ma. Wszyscy poszli na to, a wiecie co? Chyba bardziej... O nie, w sumie najpierw oddaj to. Ten też by miał drewno zebrane. Ty już nosisz złoto, dobrze. Wy to niszczycie, ty farmę postawiłeś. Tylko kasy nie ma, no co mi to da wszystko, jak ja pieniążków nie mam. A ty poszedłeś rąbać, ale mówię, drewno na jedną farmę będzie. Zawsze jeden malutki plus. Dobra, zniszcz to. No wszystko, widzicie, oczyściłem teren. Hajsu tu nie ma dużo, bo 28 tysięcy to nie oszukujmy się, zbyt sporo nie jest. Aha, wciąż more farms. A na ile ja mam? A no tak, bo ja mam jedną farmę dopiero. To czego ja oczekuję od życia? Prawda? Czego? Buduj tu kolejne farmy. Im więcej, tym lepiej. Dobra, to jest już na zniszczeniu, więc podejdziesz jeszcze do tej jednej, która jest tutaj. Ej, tu jest wieżyczka wciąż, kurde, no. To w sumie jakbym był w stanie tam zajść przeciwników. Tylko teraz muszę uważać, żeby gdzieś stąd nie przybyli, bo kto wie, czy tutaj nie mogą przejść do mnie. A nie chcę tracić tych katapult, bo one są zbyt cenne, zbyt droga jest budowa katapult nowych. Żeby tak to sobie lekceważyć. Dobra, rozwal już to. Na razie jakoś to przebiega, no tylko, że widzicie, teraz znowu, kurde, nie mam drewna. Tu jak nie w jedną stronę, to w drugą po prostu wyglądam. Teraz ile potrzebuję? Więcej tego. No to super. Teraz ci, którzy zajmowali się złotem, muszą zajmować się znowu farmami. No po prostu człowiek ciągle nie wie, co powinien robić tak naprawdę. No ale dobre, każdy niech się skupia na razie na drewnie. Będą kolejne farmy. Jak wybuduję jeszcze jedną, to już będę mógł rekrutować nowych chłopów. Więc zawsze chociaż taki jeden plus do tego wszystkiego. No ale zobaczymy. Ojejku, szybałem, że wróg nadciąga, ale to... Tylko ten przeklęty helikopter. Może go rozwalicie. Wróg zawsze wtedy będzie musiał płacić dodatkowe pieniążki na kolejny helikopter. Prawda? Dobra, to tak znowu nie lataj za nim, bo to się też może źle dla mnie skończyć. Dobra, drewna już jest jak na jedną farmę, więc lecisz z farmą. Proszę, kasa będzie jeszcze na jedną. Dobra, no nie jest tak źle, no jakoś wychodzimy z kryzysu finansowego. Tyle dobrze. A kryzys był i to spory. Tego to bym się z chęcią pozbył, bo mówię... Ej, tu jeszcze dwóch żołnierzy zostało, no nie wierzę, ja nie wiedziałem, że oni tutaj zostali w tym miejscu. Ale to może lepiej, bo tak to bym ich pewnie stracił. A tak to chociaż przeżyli, prawda? Zawsze szukać plusów, to jest najważniejsze. Ciężki był początek, no ale jakoś na razie przebiegam. No zobaczymy. Dobra, jest i farma, to teraz oczywiście nie ma znowu tego. Ale za to już mogę rekrutować i mogę zrekrutować jednego aż. Wow, no to na bogato, nie ma co. Na bogato, ewidentnie. No zobaczymy. Ty jesteś, to po złoto proszę. Trzeba będzie kolejną, w sumie, no nie no, póki nie będzie złota. Skup się znowu na złocie, masakra, po prostu tutaj tak operować, żeby każdy ciągle, jak nie złoto, to drewno, wszystkiego wciąż brak. No dobra, jest już dość, może ten, który chodzi po złoto, jeden. Znaczy nie wiem, czy ty chodziłeś po złoto, czy nie. Wybuduj mi jeszcze jedną. Aha, no ten na gold. Ale złoto zaraz będzie. Chyba, prawda? Tak, poszedł po złoto. To zaraz sobie postawimy jeszcze jedną farmę. No trzeba na razie pod tym względem się tutaj nieźle poulepszać. Zobaczymy. Wybaczcie za chwilę przerwy. Musiałem sobie zrobić dosłownie króciutką przerwę. I dlaczego farma się nie buduje? Przez farmę zapomniał... Przez ten przerwę bym zapomniał o farmie. A to jest ważna sprawa. No i dobra, poczekajcie. Będzie kolejna farma. Chłopów będę mógł tworzyć. Potrzebny mi znowu jeden od drewna pójdzie do złota, bo zbyt wolno to złoto idzie. Mówię, zaraz będzie więcej chłopów, w końcu się ogarniemy. Dobra, idziesz do tego, ty też. A, bo to ty byłeś. Możecie w końcu zniszczyć ten hugokopter goblinowy? Czy ja proszę aż tak wiele? Dobra, jeszcze parę strzałów. No oni na razie, ich strzały nie są jakieś potężne, więc no co tu dużo mówić, no nie zrobię im jakiejś mega krzywdy. Dobra, czy już jest 400? Jest 400 pieniążków. Dobra, no dzisiaj to po prostu rozwijać trzeba się pod tym względem. Dawaj do kopalni. Wszyscy tylko do kopalni. No dobra, zaraz z kasą będzie się w końcu wszystko zgadzać.
Jak będzie, wiecie, tutaj wystarczy, że z 6 chłopów po prostu wyślę, żeby ciągle wydobywali te pieniążki. 25 tysięcy to nie jest dużo, wiadomo. No ale na chwilę obecną musi niestety wystarczyć. Farmę zaraz też trzeba będzie. No dobra, jak w sumie... Nie, ten niech jeszcze jednego sobie zrekrutuję. Dobra, ty jeszcze do tego. Kolejny pójdzie tworzyć kolejne farmy. Na razie wróg na szczęście nie atakuje. Mam nadzieję, że tak zostanie. Że przeciwnicy będą tak trochę skryci, nie będą chcieli próbować jakiegoś zmasowanego ataku. To może być dla mnie nadzieja, żebym był w stanie tutaj naprawdę rozwinąć dość fajne miasto w tym czasie. Przydałoby się też jakiś, mówię, zwiadowca, żeby ktoś tutaj pochodził, posprawdzał. Może sobie wyślę tego jednego rycerza. Rusz gdzieś w tym kierunku. Zobacz, co się tu znajduje. Czy tu jest jakiś wróg? To jest najważniejsze. O kurde, oczywiście, że tu jest wróg. Tam jest paru wrogów. No i powiem wam, że teoretycznie mogę te statki rozwalić za pomocą katapult. Spróbujemy. Fajnie by było, wiadomo. Ale najpierw to się skupimy tutaj na budowie. No im więcej już, to tym lepiej. Nie chcę stracić tych katapult, bo naprawdę już są mocno poobijane, wiadoma sprawa. Kurde. O dobrze, pięknie. Teraz zatapiajcie tamtego. Pięknie, uda się. Ile tam zostało mu? Zaraz będzie rozwalone, cudownie. Tu też mogę spróbować podejść. Więc zapisujemy i zaraz tam podejdziemy. Jest kolejny, który nic nie robi. Nie może tak być. Zaczynasz rąbać drewno. Dawaj kolejnego. Ten, co tworzył farmę, tworzy kolejną, ale już na kolejną mnie nie stać niestety. Aż tak dobrze nie ma. Dobra. Ruszcie w tym kierunku. Jeżeli nie będzie nikt skrył tej wieżyczki, to ją bez problemu rozwalimy. Zawsze jedna mniej, prawda? Tu raczej nikt nie powinien jej kryć, tak mi się wydaje, że tu już w ogóle nie powinno nikogo być. Ale ruszcie w tym kierunku, zobaczymy. No tutaj nawet nie ma przejścia możliwości, już widzę. Dokładnie. No nie ma, to tu trzeba będzie na wschód, albo po prostu budować statki. Co też jest dość logiczne i być może właśnie o to chodzi. Ten już wybudował, to jest ok, z kasą zaczyna się powoli zgadzać, ale potrzebuję, mówię, zainwestować w statki, tak mi się wydaje. Bo ja w ogóle nie wiem, czy tu jest jakiekolwiek przejście, bo ja cały czas myślałem, że stąd mogą nadchodzić wrogowie. A widzicie, bo to jest wyspa, ja jestem znowu na znaczy jednej wyspie, nie wiadomo, czy to jest jedna wyspa, czy to jest może wszystko jedno, tylko po prostu tak pooddzielane tymi murami. Dobra, po pierwsze tak, muszę zanim, nie no może, no tak, no muszę tak czy siak koszary, wszystkie w takie rzeczy zinwestować. Więc dajemy, trzeba to jakoś ładnie rozbudować. Więcej chłopów oczywiście do pracy. 25 na 19, no. Dobra, na razie farm nie, na razie farmimy złoto i drewno. No i mówię, cały czas potrzebna mi ta kasa, bo jak zaraz się stąd nie wyniosę i nie zdobędę wystarczającej ilości hajsu, to cienko to będzie wyglądać. Dawaj, rąbcie, naprawdę. Wszystkiego mam sporo, tylko ja teraz pomyślałem, że jestem głupi, bo nie mam tartaku, przez co wcale nie wydobywam tego tak dużo, jakbym chciał. Tu sobie gdzieś ten tartak walniemy. Ile to? 450 potrzeba, super. Walnij go gdzieś tu po środku. Zajmuj się tym, dawaj jeszcze jednego gościa do pracy. Zawsze to będzie minimalnie więcej drewna, prawda? Jakieś tam bonusy będą dla mnie. Nie pomyślałem o tym, rąbię, a tak to by trochę szybciej to wystąpiło, gdybym szybciej zainwestował w ten tartaczek. No trzeba będzie jeszcze to walnąć, no ale na to też chwilowo nie ma środków, więc wszyscy po prostu zajmujecie się teraz rąbaniem drewna. Tu już ulepszenie można robić, tych to nawet rycerzy nie tworzę, myślę, że jak już coś to będziemy inwestować oczywiście w rycerzy, ale tak się zastanawiam, bo moim zadaniem jest zniszczyć 5 oil raffineries. O ile nie będę musiał przechodzić z jednego miejsca do drugiego, to może wystarczy, że zainwestuję mocno w statki, a nie w inne rzeczy. Dobra. To już możesz wybudować, więc buduj mi to gdzieś tutaj. Niech to jakoś wygląda. Dobra, ty zaczynasz rąbać dalej. W sumie to już jednego odrąbania, wiecie co, ich tutaj jest tylu, że zaraz któryś będzie budował mi to. Dobra, niosą trochę tego drewna, może wystarczy, chociaż nie, chyba troszkę braknie. Ale nie, jest dobrze. Pieniądze są. Nie wiem, z której strony to najlepiej postawić, ale pewnie gdzieś tutaj. No zobaczymy. Ja myślę, że tutaj to będzie gdzieś najlepiej, że to takie w miarę logiczne miejsce jest na tego typu port. Sprawdzimy, gdzie się co znajduje i jakoś może się to wszystko uda. Na razie widzicie, z finansami poszliśmy mega do przodu. Wszystko się zgadza, tak naprawdę tutaj wszystkie wieżyczki też zniszczone. Ulepszenia dla rycerzy, chociaż mówię, nie wiem, czy akurat dla nich tak bardzo się przydają, czy bardziej rzeczywiście w tej misji nie inwestować w statki. Może ta armia lądowa wcale nie jest potrzebna. Więc tu na razie nie inwestujemy. Dobra, ty już tutaj będziesz mógł zaraz wybudować coś innego. Drewno mam dość sporo, więc nie powinienem się nim przejmować. Kasy coraz mniej. To jest akurat największy dla mnie ból.
Buduj to szybciej. Szybciej. Dobra, zaczynasz rąbać. Ty już zaraz będziesz mógł postawić coś. Dobra. Może to. Ty od razu inwestuj w to. A tu twórzmy te stateczki. One tutaj troszeczkę posprawdzają, zobaczą. Oczywiście siła obronna musi być, więc drewno też trzeba teraz zainwestować, żeby były ulepszenia tych statków. Dobra, dawno nie zapisywałem, więc zróbmy teraz taki zapis. Muszę zobaczyć, gdzie będzie najszybciej. Żeby coś tu w ogóle było. O, już to mam. Świetnie. Ile ja do tego potrzebuję? 450? Przecież mam. A, przed chwilą jeszcze nie miałem, teraz już jest. Tak, Captain on the bridge. Aha, more farms. No to fajnie, wiedziałem, że przyjdzie ten moment, w którym braknie mi farm. Pomyślałem, że tak szybko. Przejdź tutaj gdzieś jeszcze w tym kierunku, żebym mniej więcej zobaczył. Ale tu jest już koniec mapy, więc... Chyba nie... O, tu musi być jakaś wielka... O, tu jest jakaś wysepka. Dobra, w dobrym miejscu ogólnie jestem. Może najpierw A, tu już mogę te statki inwestować. No nieźle, ale no oczywiście more farms, więc teraz każdy do budowy farmy. Każdy, kto może, buduje farmy, tylko znowu teraz z drewna mało. No ale jak na statki, tu na wszystko, wiecie, trzeba będzie płacić. To cienko to wygląda. O, co ja klikam? Chodź tutaj i rąb drewno. Dobra, ta rafineria już jest. Dawaj. Musi tutaj się zgadzać to. No i mówię, będę inwestować, no, najlepsza opcja według mnie, po prostu inwestować w te stateczki. No bo co? Wydaje mi się, że może być tutaj, może, wiecie, jedno przez RZ, może być takie spore i jakoś to fajnie się ogarnie. Na szczęście te statki też szybko strasznie się produkują, więc nie trzeba zbyt długo czekać. Tak czy siak, walnij mi jeszcze z jedną farmę. Ktoś jeszcze tutaj robił? Tak, ty robiłeś, też zacznij rąbać drewno. Dobra, ruszaj w tym kierunku. No z drewnem stoimy strasznie na bakier. No, oni też przynoszą, starają się, ale... Czy to aż tak szybko nastąpi? Zobaczymy. Jak już mam inwestować, to mówię, chyba zainwestuję w te najlepsze statki. Tu trzeba zmasowany atak. Już niech będą ulepszone. Od tak nie zamierzam ruszać jak szaleniec i po prostu atakować, bo to bez sensu. Dobra, myślę, że 4 to jest dość sporo. 500, stać mi na jeden. Fajnie. Zaraz kolejne ulepszenie pójdzie. Tylko 500, tu 250, ale 2000 też. Kurde. Not enough oil. Ojejku, bo to aż tyle tego. No tak, dobra, to na razie w obronę pójdziemy. Jak nie mogę w tamto, to chociaż to zrobimy. Statek się produkuje, no oni tutaj się spieszą, ale o, ten się chyba buguje. To też zwiększa zawsze o te 25, więc warto to budować. Ale drewno, no cały czas słabo strasznie z tym drewnem. A jak to złoto? 7000 tylko, ej, powiem wam, że no, niebezpiecznie. Chcę inwestować w te wszystkie ulepszenia fajne, ale przede wszystkim to potrzebuje dużo statków. No bo z jednym statkiem to nie zamierzam iść. Tu jest kolejna oil patch, fajnie. Tylko, że ja mam niszczyć, nie przejmować tutaj nawet jako taką. Trzeba będzie też zaraz jakiś statek transportowy, bo na pewno będę musiał się wynieść pewnie z tej wyspy i przejść na jakieś inne tereny. No, lepiej już zainwestować kasę, żeby potem nie okazało się, że ej, nie mam pieniędzy, nie przetransportuję ich. No to lipa trochę. Nie pykłoby to tak, jakbym chciał. A tamtych statków nie wykorzystam niestety, bo one nie mają jak przejść. Więc dobra, ej, są dwa statki, to nie jest jakoś na bogato, ale spróbujemy, zobaczymy jak tu wygląda sytuacja. Czy tu może być złoto na tej wyspie? Nie wiem. No dawaj, niszczcie, pięknie, patrzcie, mało co dostały, prawie że nic, a statek zniszczyły. O kurde, dobra, skupiajcie się na jednym, zatopiony. Kurde, dużo ich tu jest. One wolno niestety strzelają, ale jak już strzelają, to na bogato. Kurde, ten jeden mocno obijany. Tamte mają szybszą możliwość strzelania. Czy ktoś do mnie strzelał przed chwilą z łuku? Nie, to chyba moi strzelali tam. No, spróbujcie zatopić któregoś. Pięknie. Tak, żeby trochę tutaj potracili. A może najpierw się skupcie na tym. Oni tutaj tak czy siak pewnie przyjdą. A zniszczenie tego nie powinno mi zająć aż tak dużo czasu. Dobra, to już jest. Jeden. Nie muszę aż tyle płacić znowu. Nie wiadomo jak wiele. Może jeszcze raz zainwestujemy w to. To są duże pieniądze, więc nie wiem, czy mnie też tak stać na takie coś. I teraz wiecie, tu za każdym razem jak będzie się jakaś budować, to ja będę to niszczyć i... O, proszę. I teraz niszczysz to. I przy okazji niszczę dodatkowe statki. Więc same plusy. Aha, a wy to nie wiecie co robić. Ale idioci, tutaj rąbać. Tu kolejny, który nie wiem. Zrobił farmę, no i myśli, że zadowolony. Będę. Dobra. Najpierw wysać tego, potem się skupimy na niszczeniu
Aha, ten gdzieś w ogóle leci w tamtą stronę, why not? Dobra. Masakra, no ale oni tracą kasę, więc dla mnie to jest, wiecie, dla mnie to są akurat same plusy. Bo przeciwnik się skupi na tworzeniu tego. Komputer czasami nie myśli, będzie tak tracić hajs na tego typu statki. Tylko mówię, nie wiem, czy tu jest jakakolwiek kopalnia. Trzeba będzie tu kogoś wysłać, żeby sprawdził okolicę. Jedną rafinerię rozwaliłem. Są plusy. O kurde! Dobra, na poziomie pierwszym. No, chyba trzeba jednak inwestować w ten atak, powiem wam. Dobra, jest dodatkowy statek, niech przypłynie. Kosztuje to trochę. Kopalnia się zaraz... Oho, już się zaraz wykończy. Ej, dobra, wyślę jednego typa, żeby obadał okolice. Kasy dość na jak coś, na jakiś ratusz, czy coś w tym stylu jest. Wysiądź tutaj i sprawdź, czy tu cokolwiek znajdę, co bym chciał. Może jest ta kopalnia? Jest kopalnia, dobrze, 2000... Oj, i to nawet nie najgorzej. Dobra, wasza piąteczka. Podchodzi tutaj i będziecie zaraz zajmować się hajsem. Dobrze, że tutaj podpłynąłem, sprawdziłem. To ulepszenie już poszło? O nie, tu będą wieżyczki, które nie wiadomo, czy jej zdejmę. Ona wcześniej może mnie rozwalić. Ulepszenie poszło? Nie, jeszcze nie, więc myślę, że póki nie ma ulepszenia w ataku, to jeszcze sobie darujemy podpływaniem, że przeciwnik nie był w stanie za dużo zdziałać. Dawaj tu. I od razu jeden z was stawia w tym miejscu. O. Wyjdzie mi to tak czy siak na plus. Dobra, wy możecie zacząć ściąć drewno. Dobra, zajmuj... Aha, no nie pracujecie, no jasne. Lenić to się każdy potrafi. Pracuj, pracuj, pracuj. Dobra, tam już to ulepszenie poszło do przodu, więc... No, 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 dawaj, dawaj, żebym nie stracił żadnego statku. To jest najważniejsze. Ej, może dam radę rozwalić im te oil raffineries bez atakowania w ogóle, tylko gdzie oni mogą je mieć? O, 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 najgorzej. Pięknie, no. Pozbyli mi się jednego statku. Nie fajnie. Ale szybko go rozwaliłem, że zdążył oddać tak naprawdę jeden strzał. Nie więcej. A nie, to ja mam to niszczyć oil te. No dobra, w ogóle się skupiałbym chyba na czymś, co nie powinienem. Tak? Tak, bo to są oil raffineries, a nie platformy. Miałem niszczyć tylko właśnie rafinerię. Ej, no to spoko. Oni powinni mieć chyba wszystko od tej strony morza. Taką mam nadzieję. Dobra, wy czekajcie. Zaraz zajmiecie się robotą. Może jeszcze jeden statek. A nuż się przyda po coś, będzie szybsze niszczenie. Dobra, zapiszmy. Tak, oni wszystko mają to w takiej dość bliskiej odległości. Może dam... O, dam to radę niszczyć, wiecie, z takiej odległości, że ani te wieżyczki, ani cała ta reszta nie są w stanie tutaj nawet mnie dojrzeć z tej odległości. Jeszcze z jeden strzał. No dawaj, pięknie. No gdzie są kolejne? Gdzie kolejne? Underway. O nie, nie, nie. Na nim, na nim, na nim, na nim. Kurde, zaraz padnie. Uff, przetrwał. Końcówka życia, ale sobie poradził. Dobra, kolejny stateczek. A wy już, no kurde, co wy robicie? Ale złoto przede wszystkim. Drewno to jeszcze jest tylko sporo. To jedno musi być jeszcze gdzieś tam dalej. Ten statek niech szybko podpłynie. A, one nie mają już co robić, ale w sumie czy potrzebuje ich na chwilę obecną? Myślę, że nie. Że jakoś to fajnie przebiega. Nie do drewna, tylko do złota. Dobra, to zniszczone. Rozwal to. No mówię, jeżeli dobrze policzyłem, to 3 na pewno im zniszczyłem. Jak nie 4. Więc... a nie, bo tu była jeszcze jedna chyba... Czy nie? Czy to była zbudowana? Nie, oni nie mieli tu zbudowanej. W sumie chyba nie. Dobra, nie wiem, czy nie trzeba najpierw im zniszczyć, jednak tak, trzeba będzie. Kurde, skupcie się najpierw na tym statku. Jeszcze go nie zniszczyli? Co to ma być w ogóle? Szybciej, szybciej, panowie! Dobra, uff. Uff, 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 padło. Dobra, ta rafineria też powinna szybko pozostać w gruzach. Taką mam nadzieję. Dobra. Tu może zniszczmy im czym prędzej to. O nie! No kurde, znowu wieżyczka mnie dosięgnęła. Ale reszta wrogów nie powinna tutaj... No, szybciej, szybciej, szybciej! Uff. Jakoś leci. Dobra, jeszcze jedna wieżyczka. No po zniszczeniu tej oil raffinery to już powinien... No tu, na tym się skupcie, czy oni są głusi? Znaczy głusi, na moje... Ej, no serio. Nie, 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 nie wiem, co tu się odwala, ale... Bez pomyślunku zupełnie, no... Wycofaj się. No super, zaraz mi zatopią statki. Tyle dobrego. Po prostu te statki nie potrafią się jakoś dobrze ustawić. No, najlepiej. Najlepsze ustawienie. Dobra,
Jak zniszczę tą rafinerię, to powinna być koniec misji. Teoretycznie. Zaraz zobaczymy. Taki miał być nasz pierwotny cel, więc chyba go zrealizowałem. No, zobaczymy. Dajcie jeszcze chwilę, przekonamy się, czy misja będzie zakończona sukcesem. No, zniszczone. To więcej nawet nie mieliby już gdzie ustawić. Dokładnie, jest. Uff, było ciężko. Sierżant, dobra. Nation of Azeroth, Bleeding Hollow Clan oraz Blacktooth Green Clan. Wszyscy pokonani. No i bardzo dobrze. Jak widzicie, siły lądowe nie były w tej misji potrzebne. Akt trzeci, The Northlands. Czy teraz północne obszary. I dobrze. To będą chyba te bardziej zielone, prawda? Tyr's Hand. Moim celem jest quell the peasant uprising, build a castle, destroy enemy forces. No to ogólnie zamek, zniszczyć wrogów, wiadoma sprawa. To jest już ósma misja w tej kampanii. Zawsze ile jest w kampanii misji łącznie? Około 12, 13, 14 jakoś tak. No troszeczkę nam jeszcze zostało, ale na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, więc nie ma co narzekać. Kolejna misja, mam nadzieję, że będzie równie udana jak dzisiejsza. Były małe problemy, ale ostatecznie widzicie, gdybym rzeczywiście tracił pieniądze na inwestowanie w żołnierzy, to była raczej hajs stracony, bo tutaj ewidentnie misja mówiła mi, że muszę zaatakować siłami tutaj morskimi, no i jak widać, o to właśnie chodziło. Siły morskie, najlepszy pomysł. I w sumie nawet nie musiałem walczyć z innymi żołnierzami. No i dobra. O, kurde, zaczynam znowu misję. Dobra, jak coś sobie wezmę, rozpocząć jeszcze raz. Tym razem bez w ogóle chłopów. No ciekawie. No zobaczymy, jak to będzie przebiegać. W każdym razie, jak się odcinek Wam podobał, to łapka w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, a kolejny odcinek już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!